I witam was w Polanie. Wiem, że to nie jest multiplayer. Multiplayer być może kiedyś tam w dalekiej przyszłości się pojawi. No ale zagramy zwykłą potyczkę. Pierwszy raz chyba będę grała na tej mapie. Nie wiem, muszę zobaczyć jak wygląda. Przeciwko łatwym graczom. No i myślę, że możemy zaczynać. Czemu gram w Polanie? Gram z tego powodu, że się za tą grą bardzo stęskniłam. No i po prostu mam ochotę sobie tak na luzie pograć. Też przy Polanach mogę trochę gadać, pewnie będę trochę gadać, także idealnie. No i będziemy sobie grali. Szczerze mam nagrane jakieś tam odcinki z Polan, jednak nie chcę ich wstawiać na YouTube. Czekajcie, jeszcze zanim... Jejku, jak tutaj ta wyspa wygląda, powiedzmy, że... Zaraz chodźcie tutaj. Mam nagrane odcinki z Polan 2 czy tam 3, bo miałam mieć taką jedną serię, ale niestety stwierdziłam, że odcinki nie wyszły, potem coś miałam z zapisami, no i po prostu wolałam nagrać jeszcze raz, chociaż w Polanie dawno nie grałam. Chyba te odcinki nagrywałam przed wyjazdem. Tak, przed wyjazdem nagrywałam. Dobrze, także zaczynamy. Mroźna kraina. W sumie u mnie w pokoju jest bardzo zimno. Także w sumie adekwatne do obecnej sytuacji. Przejdziemy się po wyspie, zobaczymy jak to tutaj wygląda. Dobra. O, tu już jest most. Tam gdzieś po drugiej stronie pewnie. Albo troszkę dalej czeka przeciwnik. Wróg. No mam nadzieję, że sobie jakoś poradzę. Chociaż jestem nowym. Mam nadzieję, że będzie warto. Kolejny most. Nie wiem, czy na chwilę obecną nie rozwalić tych mostów, aby mieć po prostu spokój od przeciwnika. Nie bo... możesz tego zrobić. Nie wiem, jakoś wolę sobie rozbudować zawsze wioskę i potem jak już jestem pewna, że mam jakieś szanse, to dopiero atakować. Dobra, tu będzie kolejna. Zapomniałam, jak się tutaj obracało. Zawsze można tak. Dobrze. Ani chwili spokoju. Czyli całą mapkę chyba już. Dwa do roboty. No dość mała ta wyspa. Niestety. Może jak się ją rozbuduje, w sensie o kolejną, to będzie wystarczające miejsca na wszystko. Chociaż w sumie tutaj jest tego miejsca sporo. Okej. Fajnie. To jest krasula, mućka? Mućka. A tamta to pewnie krasula. Okej, chodźcie na środek. A się trochę zacięło. Wybaczcie, bo możliwe, że będzie się zacinało, dlatego też, że mój laptop teraz ma sporo pracy. Bo wstawiam obecnie dwa filmiki na YouTube, z Hearthstone'a i z Face'a. Taki trochę maraton filmikowy. No. Dobra, rozwalimy na razie. Okej, i zaraz będziemy mogli. Może krowy już kupimy. Jakąś krowę. Masz jakiś problem? Mam jakiś problem. Tego nie rozwalicie, prawda? Nie, ale ani mi się ważcie iść tam. Dobrze. Rozwalicie most i jeszcze. Jeszcze gdzieś był most, prawda? Tu chyba. Ten. Tego rozwaliliście. Dobra, jeszcze tutaj. Ten rozwalony, ten też i tam będzie jeszcze do rozwalenia. Posmakujcie mojej siekiery. Posmakują twojej siekiery. Tu bym nie chciała dawać pobory, bo boję się, żeby do mnie z tej strony atakowali. Tutaj wydaje mi się, że jest najbardziej bezpieczny region. Także tutaj myślę, że możemy sobie kolejną oborę dać. Tutaj, dobrze. No co jest? Nic nie jest. Tego już raczej nie dacie rady. Dacie radę rozwalić. To on niech sobie rozwala. A ty pójdziesz budować. Dobra, już idę. Dobrze. Kolejną krowę. To mnie tykasz. Okej. Boże dar, uścisła. Dobra.
Chyba nawet nie ma Burzydara. Nie wiem, nie jest pewne. Tu będzie jedna obora. Tu już mamy jedną, możemy dać tu. Co za ciężka praca. Albo tutaj damy. Okej, to trzeba czekać, aż będzie mleko. Tutaj. O, chodź kurwa, od razu pójdziesz się wydoić. A wy pójdziecie, o tutaj. Chyba się ciemno robi, tak się ciemno się robi już powoli. No trudno, noc zawsze spoko klimatycznie. I dalej krowa, dalej. Dobra, i ostatnia obora. Tu gdzieś bym ją chciała postawić. Widzę, że niekoniecznie. Dobra, niech będzie tutaj. Szkoda, że chyba takich ognisk nie mogę stawiać. A szkoda. Ile mamy? Mamy 5 krów. Kupmy na razie 2 pastuszków teraz. Się lekko zacięło. Masz panie nowego poddanego. Dobra, gdzie jesteś? Buda stoi. Tu tak? Nie. Nie wiem. W ogóle jesteśmy niebiescy, podoba mi się. Nie jestem pewna, czy już grałam takim kolorem. Zawsze to samo. Być może, być może. Tu by się pastuszek przydał. Także ja bym chciała już jakiegoś. Chodź, idź się wydmij. Idź. Jak to? Też idź już. Okej. Okay. Sobie kupimy jeszcze 2 pastuszków. I później krowę. Myślę, że 3 pastuszków na takie małe pastwisko wystarczy, bo tu nie ma za dużo miejsca dla krów. One chyba też nie jedzą tutaj, tam gdzie jest śnieg, także. Masz panie nowego poddanego. Dobrze. Takowy poddany to gdzie jest? Tak, panie? Tu jest jeden. Tu jest aż 2. Na co wy tutaj? Możecie iść tutaj, okej. Okay. Ech, dolosz ty moja! I chyba... Gdzie jeszcze mamy obory? Tu jakaś jest. Aha, a tu już jest jeden pastuszek. No to okej. Okay. Jedna... Druga... Tu są pastuszkowie. Trzecia... I czwarta. Dobrze. Teraz powoli się weźmiemy za rozbudowę wioski. Potrzebujesz siekiery? W sumie jak tutaj wygląda teren? Chyba nie trzeba żadnych drzewek kosić, chociaż... Zbudować czy rozwalić? Chociaż to mogą rozwalić. No, tutaj już niekoniecznie. Dobrze. W ogóle ciekawe co to są za światło, jakieś magiczne takie, nie? Fajne. Wyobrażacie sobie, jakby ogień tak naprawdę wyglądał? Taki zielony? Fajnie. Dobra. Chciałam to jakoś ładnie rozplanować po raz pierwszy, jak powinno wyglądać moje miasto. Moja osada, ale dobra. Tu myślę, że tak jakoś zabudujemy. W sumie zawsze lubiłam bawić się w zabudowywanie krów, żeby one nigdzie sobie nie chodziły. Żeby tutaj miały ogrodzone własne pastwisko, żebym ja im nie przeszkadzała. Myślę, że to nie jest zły pomysł i żebym mogła tak sobie zrobić, bo czemu nie? Ale na razie mamy mało tego miejsca, także... mało mleka, także... Na razie sobie darujmy, tutaj pewnie potem jakieś wieżyczki dam, żeby nas stąd nie atakowali. Naszych krów, zwłaszcza. Okej. Okay. I sobie zainwestujmy na razie w drwali. Może innego ucznika będzie. Okej, okay, pastuszkowie system. Potrzebujesz pomocy przy krowach? I tutaj bardziej. Masz panie nowego poddanego. I właśnie tak jak mówiłam, można stawiać wieże ogromne tutaj takie. Siekiera mnie świerdzi. Masz panie nowego poddanego. Troszeczkę niech tutaj oczyszczą teren. Żeby właśnie... Było gdzie?
Jak stąd by nas zaczęli atakować, ej. Trzeba teraz wszędzie obronę robić. I będzie jeszcze jeden na razie. Dobra, nie możecie. Masz panie nowego poddanego. To już budujcie ten budynek. Proszę, się nie macie nudzić. Cały czas trzeba pracować. Okej. Najbardziej tutaj, dobrze. Okay. Się bałam, że on by później już nie wyszedł. Dobra, jest całkiem spoko. Tego nie można zniszczyć, można. Już myślałam, że nie będzie można tego zniszczyć. Ale wychodzi na to, że da się. O, i mamy teraz miejsce na kolejną wieżyczkę. I na jeszcze jedną. I tyle wystarczy, jak zbudują na razie. Mamy już nawet dwóch łuczników, którzy się już tutaj będą zajmowali. Wszystkim ładnie, pięknie. Jeszcze jedną tą chatę bym prosiła. No co jest? Chociaż niech jeden ją buduje, żebyśmy mogli sobie kolejnych łuczników i tak dalej kupować. Okay. Mogę jeszcze poleżeć w pierzynach. Dobrze. Wy tutaj chodźcie, pomożecie budować. Znowu. Tak, musicie pomóc. Możemy też już myśleć nad... bo w tym nie ma maga. Już chciałam powiedzieć, że możemy już myśleć nad magiem. Ale maga na razie... nie mamy i nie będziemy mieli. Tu bym mogła jakoś rozbudować. Dobra, ścieżką się zajmiemy. Bo ścieżka zawsze spoko. Okej. Tutaj gruszka. Troszeczkę krową przeszkodzimy. Ale trudno. Fire out. Buda stoi. Będzie miejsce na kolejne rzeczy. Dobra. I tak jak ja to mam w zwyczaju, bym mogła w sumie tutaj palisadę dać. Postawimy na wygląd. Bo czemu nie? Okej. Kolejnych pracowników w naszej osadzie potrzeba. Jeszcze jeden. Tutaj sobie zrobimy jeszcze parę dodatkowych krów. Ale na razie myślę, że nie musimy się w to bawić. Okej, wybaczcie za tą chwilę przerwy, wcięcie takie. Ale po prostu mi się wyciszył głos w mikrofonie. Także no. Okej, możemy sobie już jednego silnego pana wojownika kupić. Bo czemu nie? Masz panie nowego poddanego! Na razie i tak go nie mam za bardzo gdzie dać. O, kolejny łucznik, to już będziemy idź. Będziemy polować na dzika czy jelenia? Tutaj, o. I byśmy mogli w pułki lepsze inwestować. To też jest bardzo dobry pomysł. Masz panie nowego poddanego! Jak to mówią za granicą? I ulepszenia. To jest bardzo dobry pomysł. A do tego jeszcze będziemy długo budowali naszą wioskę i byśmy mogli też pomyśleć nad palisadą. Dobra, wszyscy walowie chodźcie. Tutaj ładnie się ustawcie. Będzie dla was robota, to wam powiem. Wera, tutaj kupimy sobie siekierę. No i możemy zbierać na co na przykład? Na wieżę magów albo na dwór. Tutaj myślę, że można by było dać dwór albo coś. Z tej strony nam nie zagraża niebezpieczeństwo, także całkiem spoko. W razie czego ja bym mogła dać jedną wieżę obronną, bo nigdy nie wiadomo, czy czasem czarownice nie będą nas tutaj atakowały. Palisada jak talala. Może tutaj. Tu się pasie szkrową. Palisada jak talala. W pierzynach, ale twoje słowo jest dla mnie rozkaz. Ojej. Co za zobaczcie. Palisada jak talala. Ile money na wszystko. Łuczników. Dobra. Masz panie nowego poddanego! I ulepszenia kolejne pewnie będziemy mogli zaraz robić. Zaraz zobaczę.
Tak, zaraz będzie wszystko gotowe. I się zajmiemy kolejnymi ulepszeniami. Zlecone prace zakończone. Dobra, tu jest... Okay. Czarownice w sumie są słabe. No, ale niech sobie już będą. Okay. Na twoje rozkazy. Zlecone prace zakończone. Masz panie nowego poddanego! Możemy się zająć dalszą obroną tutaj tego oto terytorium. Niech będzie wejście od boku na pastwisko od krów, ale czemu nie? Tutaj też będziemy potem wojsko składowali, więc w sumie. Szybko wam to poszło. Nie ma to jak za. Aha, mieliśmy wojsko tutaj składować, a nie ma nawet miejsca. Oh my god, po waszemu natrygława wróg atakuje. Okej, gdzie? Tu. Szelmy, pozawołam małego. Dobra, powiedzmy, że oni sobie jakoś poradzą. Na wieży chyba mają większą obronę, także. Nie jest źle, tu bym jeszcze zainwestowała później. Miejsce do obrony. I jeszcze tego atakujcie. Dobrze. Poradzili sobie. Masz panie nowego poddanego. Okej, okay, jeszcze jedno. Uff, co za ciężka praca. Dobra, i tak wystarczy na razie. No i więcej takich Pani zwykłych sana, budynków by się przydało. Także też zbudujmy. Teraz łuczników troszkę przybyli. Ej, jak tam mówią za granicą? Saja. Dobra, każdy teraz zajmie. Wasza miłość. Jakiś budynek. Potem jak będą lepsze łuki, to będą mieli też dalszy zasięg. Oto jest pytanie. A i właśnie masz panie nowego poddanego. To by było trzeba już kupować kolejne. To za chwilę w takim razie. Jak to mówią za granicą Saja? No i będziemy też musieli myśleć nad obroną tamtego drugiego miejsca. Jeszcze. Ty krowo nie wychodź. Dobra. Mieliśmy w to zainwestować. Dobra. Nie traćmy czasu, działajmy. No i na razie tutaj powinno być ok, powinni sobie jakoś radzić. Tu ewentualnie bym jeszcze gdzieś może jedną wieżę wcisnęła, ale to zobaczymy później. Mamy wojowników, wiedźmy. Co Buda stoi? Znowu do pioruna. Nie. Chodź. Sobie podleć. Tylko ostrożnie, mam lęk wysokości. Dobrze. No i kolejne ulepszenia też pewnie 200. Mamy na razie mało. Okay, no chodź. Co jest? Jeszcze raz coś dobrego, lepsze. Siekierki. Dobra. I grupkę weźmiemy do kolejnego mostu. Chociaż wątpię, że będą chcieli nas. Dobra, już idę. Z tej strony atakować. Dobra. Okej. Okay. Tu sobie zrobimy trochę więcej miejsca. No i sobie tutaj teraz będą budowali. Będzie trzeba wykosić te drzewa. Później.
Czekam. Jeszcze tutaj. O, pięknie. Najlepsza obrona na świecie. Przez to trzeba zainwestować w kolejnych uczników. Chodźcie. Masz panie nowego poddanego. Myślę, że możemy. Oczywiście. Chociaż nie. Nie. Na razie nie, bo i tak tam na razie nas tu nie mamy. Masz panie nowego poddanego. Gdzie oni są? Tutaj. Wolałbym jeszcze poleżeć w pierzynach, ale twoje słowo jest dla mnie rozkazem. Masz panie nowego poddanego. Palisada jak talala. Wymieniałem cięciwe. Jestem gotów. Każdy niech sobie zajmie. Nie, ty tu. Dobra. Wolałbym jeszcze poleżeć w pierzynach, ale twoje słowo jest dla mnie rozkazem. Zlecone prace zakończone. I wszystko już tutaj ładnie zrobiliście, dobrze? To wróćcie sobie. Zawsze to samo. Okej. Okay. Jeszcze ciebie poproszę, to tutaj pójdziesz na wieżyczkę. Nie traćmy czasu, działajmy. Jak mówią wyspiarze, czas to money. No i teraz kolejne budynki zaraz będziemy pewnie robili. I tutaj postawię budynek, to będzie miejsce. Nie będzie miejsca na ścieżkę. Dobra, ogólnie bym chciała mieć też spore wojsko. Żeby później jakoś się w miarę fajnie bronić. Zobaczmy jak tutaj. Zlecone prace zakończone, panie. Okej, jeszcze tutaj pobudujemy. Jeśli da radę, to jeszcze bym kogoś prosiła. O, na przykład was masz dwóch, jakiś problem? Albo jednego chociaż. Czekajcie, muszę. Okej, dobra. Dobra, już idę. No i generalnie jak na pierwszy odcinek myślę, że jest okej. Że będziemy mogli powoli kończyć. Dajcie krwi mojej siekierze! Zacznijmy taniec z siekierami. Taniec z siekierami. Do boju! Dobra, i tutaj jeszcze wybudujemy jedną wieżę. I musimy zainwestować znowu w łuczników. Tylko, że nie mogę chyba i na razie więcej mieć. Dobra. Jeszcze myślę, że z dwie chaty dla łuczników się przydały. I tutaj robię teraz, tutaj nie poprowadzę jej nigdzie. Tu bym mogła odtąd tam, to jakoś to potem zrobimy. Na razie tutaj może to jeszcze zasiedlę. Fajram, potrzebujesz siekiery? Tak. Dajcie krwi mojej siekierze! Dobra. Paniszczą tutaj, ogrodzimy to pięknie później. Zacznijmy taniec z siekierami. Jeszcze tutaj, dobra. Ucznice. Dobra, no to jesteście wolni, możecie mam sobie nadzieję, postać. Że będzie warto. Masz panie nowego poddanego. Okej, okay, i łucznicy, zbieramy was. Na twoje rozkazy, panie. Okej, okay, wyjdziecie tutaj. Koniec wałkunienia. Jeszcze jeden chyba. Akurat gdzieś tu stał. Wymieniałem cięciwe. Jestem gotów. Wolałbym postrzelać na jakimś turnieju. I teraz będziemy inwestowali w kolejne łuki. Masz panie nowego poddanego. Bo łuki są super. Będą przydatne. A im szybciej będziemy mieli lepsze łuki, tym lepiej. Okej. No. Tu jest super. Teraz na kolejne łuki będziemy potrzebowali 300. W lepsze siekiery już nie będę inwestowała, bo to nie ma chyba sensu. Że czekamy teraz, aż będziemy mieli 300. A już miałem iść do gospody. Okej. Okay. Będzie zaraz pewnie, albo już jest nawet. Lepsze łuki. No, jeszcze nie, tak? 90, 70.
Okej, idź krowo już, idź. Mumy. No i jak zrobimy to, to na tym zakończymy odcinek. Już i tak dość długo trwa. Jeszcze nie. Dalej, mućka. Dobra. To teraz. Nadchodzą. O, i jeszcze gdzieś nas atakują. Jestem ciekawa, gdzie. Tutaj, tak? Nie tutaj. Tutaj. No, tutaj się niestety nie dostaną. Naokoło mogą Państwo iść, a jak pójdą Państwo naokoło, to nie będzie też ciekawie, prawda? No ale dobra, oni pewnie będą tutaj tak długo stali. W ruchu mi aż burczę się głodna zrobiłam. Dobrze, to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku, miejmy nadzieję już niedługo. Masz panie nowego poddanego. Co to się gdzieś dzieje? Tu? Tak. Także to by było na tyle. Do następnego. Pa!